Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a to moja stonka Yukena. Przed wami 20 odcinek Supermarket Simulatora. W poprzednim odcinku, moi drodzy, no, mierzyliśmy się ze sporym oblężeniem klientów. Ja to pociągnąłem dalej, w sensie nie tą sporą liczbę klientów, ale wyprzedaż. Wyprzedaż, jeszcze raz wyprzedaż, więc niech was nie zdziwi ta ogromna kwota, którą widzicie na koncie, bo prawie 120, ponad 124 tysiące euro. Ale moi drodzy, jakby ktoś chciał myśleć, że coś tam poszukiwałem, to oczywiście, że nie, moi drodzy. Tak jak zaczynaliśmy odcinek, gdzie kasy nie miałem i pokazałem wam, że cała kasa była w magazynie, tak widzicie teraz, kasa jest na koncie, ale magazyn zaczyna świecić pustkami. Dlaczego tak? Działanie jak najbardziej, moi drodzy, przemyślane i celowe. Chciałem wyprzedać ten towar, żeby jakoś od nowa to sobie zaplanować. Dlaczego? Dlatego, że przed nami jest rozbudowa magazynu numer 2 lub numer 3 właściwie już chyba. Przed update do moda z rozbudową magazynu i za 10 tysięcy euro taką oto platformę można sobie kupić i jest magazyn w tym momencie, moi drodzy, piętrowy. Co oczywiście uczyniłem, wstawiłem kolejne regały. I chciałbym to teraz jakoś sobie zaplanować, bo teraz naprawdę na każdy produkt nam miejsca starczy. Przy czym i tak zastrzegam sobie, że parę produktów tradycyjnie już będę chciał samemu uzupełniać. Działa to oczywiście, moi drodzy, dobrze. Pracownicy jak najbardziej tam wchodzą, towar ściągają. Zresztą te półki, które widzicie do góry, to nic innego. Ja tam żadnego towaru... O, widzicie, idzie pracownik. Ja tam żadnego towaru, słuchajcie, nie wstawiałem. Po prostu te półki trzeba było wystawić. To były chyba cztery rzędy, znaczy 4 razy 2, czyli 8. 8 łącznie regałów, które po prostu wstawiłem na górę. Musiałem stąd wywalić, żeby po prostu to wejście, te schody działały. Znaczy pewnie i tak by działały, bo pracownicy mają ten dar, że chodzą między regałami, ale rozumiecie, że rzecz estetyczna jest tutaj bardzo, bardzo ważna. No i w ten sposób, moi drodzy, wstawiliśmy sobie komputer tutaj, żeby zbiegając od razu mieć do niego dostęp, więc z jednego regału tutaj zrezygnowałem i jak widzicie są pustki. Są pustki, jeszcze mamy dwóch magazynierów, którzy nam latają i ten towar uzupełniają i bardzo dobrze, bo moi drodzy, ja bym chciał bardzo, bardzo mocno to wypróżnić, jakkolwiek to brzmi i się kojarzy z czymkolwiek. Bo chciałbym to jakoś tak na nowo sobie już w miarę tematycznie zrobić, żeby na tych regałach tu przy wejściu była sama chemia. No muszą gdzieś być na pewno napoje wszelkiego rodzaju, które są w lodówkach bądź nie. No i właśnie, potem jest kwestia lodówkowych rzeczy, typu całe wszelkiego rodzaju gatunki sery, pomijając oczywiście rzeczy zamrażarkowe też, które gdzieś trzeba wstawić i chciałbym to jakoś tak sobie, kurczę, tematycznie w miarę zrobić, a dodatkowo jeszcze do góry mamy też sporo. To w tej chwili nie ma żadnego schematu, to są rzeczy związane z cukrami, ale to wynika z tego, że ja po prostu te regały wystawiłem i wstawiłem do góry. Tu, gdzie jak widzicie nie ma nawet etykiet, to ja je ciągle chodzę i ściągam. Jak widzę, że już się regał robi pusty, to ściągam. Jedyne, co domawiałem do tego, no to te kurczoki. Kurczoki i tam chyba jakiś wybielacz, no bo no wiadomo, te rzeczy, o, są, leżą. Kurczoki, jak widzicie, no trudno, to jest wada naszych magazynierów. Natomiast będę starał się to jeszcze opróżnić i teraz tak wam pokażę jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. Tutaj wszedł dzisiaj taki mod, dosłownie dzisiaj, czyli połowa półki regału czteropółkowego. Bardzo fajna rzecz, to się nazywa narożnikowy regał właściwie, nie wiem czemu, ale no niech się tak nazywa. Na razie wstawiłem, słuchajcie, te regały tutaj, bo faktycznie chciałbym, żeby tu jakieś regały też stały. Myślę, że to by lepiej tak wygląda niż... No nie wiem, zobaczymy. No na razie wstawiłem tu papiery toaletowe, ale to nie znaczy, że one na 100% będą tu stały. Chodziło o to, żeby te papiery stąd tutaj po prostu powywalać. O właśnie, powywalać, bo potem będzie problem, jak już magazyn uzupełnimy i pracownicy będą nam tutaj uzupełniali. Ponieważ z tego, co czytaliśmy w licencji, zaraz do niej oczywiście widzowie zajrzymy, bo mamy 3 licencje do kupienia, ja się muszę mocno zastanowić nad kolejnością działań. Się muszę mocno zastanowić, czy my chcemy tą licencję na pewno kupować przed zaczęciem sprzedaży, bo być może jedną dniówkę warto na szybko przelecieć, żeby pracownicy już tutaj uzupełniali, a my sobie będziemy działać. Tylko minusem będzie to, że wtedy
jak już kupimy licencję, to będzie problem. Na pewno dzisiaj tego magazynu nie będziemy uzupełniać, bo to będzie za dużo roboty. Ja myślę, widzowie, że no jeszcze trochę tutaj tego towaru jest. To musi się bardziej wyprzedać jeszcze. Także tutaj idziemy w oszczędności, że tak powiem. A po drugie, no trzeba się przyjrzeć nowym produktom. To może wiecie co, po prostu przyjrzmy się tym licencjom. Nie ma co tutaj robić żadnych filozofii. Zobaczmy, czy my w ogóle no, mamy jakiś rachunek. A, no to widzicie, to jest ponad 10% naszych obrotów, to zazwyczaj są rachunki. Także nie myślcie, że to tak kolorowo. No, mamy jakieś tam rzeczy chemiczne w większości, tak? Także od razu kupujemy. Już trudno, kupiłem, to już nie mogę sprzedaży otworzyć. Póki co. No i mamy książki, co mnie w ogóle tutaj troszkę dziwi. Dla mnie akurat ta licencja jest kompletnie niezrozumiała, ale trudno. No i zobaczcie, nam niewiele zostaje. Także mam nadzieję, że twórcy gry coś niecoś nam jeszcze tutaj zapewnią jakieś zabawy, bo dla mnie to będzie niedosyt, niedosyt. Co nam tu doszło? Środek czyszczący, czyli kolejny taki cleaner. Na razie ja to zamówię, słuchajcie, sam i sam to pouzupełniam. Tabletki do zmywarki to zaraz tu jest kolejny jakiś płyn do naczyń. Kolejny jakiś zmiękczacz. Książki na razie sobie podarujmy. I co tam jeszcze było? A też jest jeszcze środek czyszczący. Na razie chemia. O, karmy dla kota, dla zwierząt ogólnie, dla psów. Nie wiem, gdzie te książki wstawię, widzę. Znaczy, na razie w ogóle na magazyn nie myślę, żeby to wstawiać, tylko chciałem. O! Chciałem zobaczyć, moi drodzy, co my tu mamy. U, la, 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 to tutaj będzie trzeba coś przestawić, moi drodzy. Będzie trzeba przestawić. Wiecie co? Ja wiem, że to może nie idealnie wygląda na tym pięciopółkowym regale, ale ja bym to mimo wszystko wstawiał na pięciopółkowy regał. Wiecie co, moi drodzy, to. Ten jeden regał tu jest za dużo. Ale tam też jakiś zmiękczacz był, ale to po drugiej stronie. Kurde, to nie będzie takie proste, widzowie, widzicie? Tu się zaczynają jaja teraz. Ja bym chciał, żeby to było tematycznie, więc jeżeli bym chciał, żeby było tematycznie, to. Aj, to nie jest, że jeden regał sobie wystawię, bo to trzeba by przestawić. Ha, widzowie. Widzicie, to nie takie proste, no bo to bym musiał przestawić wtedy tu. To ten regał bym wystawił, a dopóki nie przestawię, to nic nie wystawię. Dobra, czekajcie, inny produkt. Spróbujmy inny produkt. Znaczy, miejsca nam na pewno starczy. O to się, moi drodzy, nie bójcie. Co to tutaj jest? Tabletki do zmywarki. Czyli coś bardzo podobnego do tego. Oho. Dobra, regał będzie trzeba wstawić. No. To zrobimy to inaczej, widzę. Odstawiaj. Wiecie co? Oby nam się tutaj nic nie zbagowało. Trzymajcie kciuki. Jeden regał pięciopółkowy jednak trzeba kupić. Wiecie, to nie jest wszystko, kochanie. Nie to, nie to, nie to, to jest to. Na razie jeden. No, tutaj nasze, jak widzicie, o, pracownicy niech w tym czasie oczywiście niech pracują, niech uzupełniają, jak najbardziej tak, jestem za. Moi drodzy, jestem za. No nic, no to musi być regał pięciopółkowy, z tym nic nie. Z tym nic innego, widzowie, nie zrobimy. Czemu on jeszcze wystaje? Tak, mam wrażenie jakieś dziwne. Z tym, słuchajcie, nic nie zrobimy, to musi być perfekt. I teraz tak, jeśli są to WC bliżej tamtego WC, to w ogóle by trzeba przestawić, ale. Aha, bo ja chciałem. Czekajcie, to ja to źle zrobiłem. Ja to, widzowie, źle zrobiłem. Dobrze, widzicie, że mam tego moda, że można byle jak, byle gdzie co stawiać, ale też was przed tym modem trochę chciałbym ostrzec, że jak spieprzycie za bardzo, nie wiem, półkę wstawicie w ścianę, że tak powiem, to ani nie będzie mógł wam uzupełnić tego pracownik, ani klienci nie będą tego produktu mogli odnaleźć. Także uważajcie z tym modem, bo to nie jest tak hopsiup. Dobra, może nie będziemy się teraz skupiali, czy to ma być idealnie tak, czy tak, to zróbmy może tak. Te zielone wtedy włóżmy obok tego i to by pasowało. Widzicie? I już ma cenę od razu. Sprawdźmy, czy nam się w modzie nic nie popsuło. 5, 10, 5, 9. Widzicie, działa.
Wczoraj się troszkę bawiłem tym modem, jak wam też nagrywałem ten odcinek o tym, jak go ustawić i tam w tym modzie potem pogrzebałem, to w czasie, kiedy wam to nagrywałem, to nie pokazywało, a na drugi dzień się ceny zaktualizowały i już miałem wyższe o dolara. I potem musiałem te funkcje wszystko szybko wyłączać, żeby nie mieć o dolara, bo się zapomniałem, zrobiłem sobie dniówkę poza odcinkiem, żeby tutaj, wiecie, to ten towar wymieść z tego magazynu i kurczę, miałem więcej niż połowę klientów, którzy byli niezadowoleni, bo było coś za drogie, ale mimo wszystko kupowali i z tego co wiem, to wtedy fajny obrót zrobiłem. Właśnie teraz widzicie, pewnie po prawej stronie pojawił się taki komunikat. To jest aktualizacja tego moda od magazynu. Bardzo fajna aktualizacja. Chodzi o to, że mówi wam o tym, czy macie ten produkt jakby na magazynie. W sensie, no jak jest etykieta na magazynie, no to wtedy zamawiacie na magazyn. I czy ile jest ewentualnie sztuk, nie? To mówi o magazynie. Jeżeli byście chwycili karton czegoś, co jest na magazynie, to liczbę sztuk by wam pokazywało. Bardzo fajna rzecz, moim zdaniem, naprawdę rewelacja. Dobra, do jednego cleanera już sobie wrzuciliśmy. Widzicie, tak powoli, powoli trzeba ogarniać. Tu nie ma się co spieszyć, bo jak ja się często też spieszyłem, to później tak dwa razy to przestawiałem. Mówię, nie wiem na razie, co z tym papierem toaletowym, z tą sraj taśmą, nie pytajcie mnie. Myślę, że on by mógł tu sobie stać, mimo że naprzeciwko są keczupy i majonezy, no ale wiecie, no. Papier toaletowy jest na tyle, słuchajcie, w moim odczuciu rzeczą neutralną. Może być obrzydliwy, jak gdzieś stoi niedaleko jedzenia, natomiast nadal nie zmienia faktu, że papier toaletowy zazwyczaj ładnie pachnie. Chemią żadną nie jest, bo to jest tylko papier. Równie dobrze, nie wiem, mógłby być papier, kurczę, do drukarki. I na to samo by wyszło, więc to akurat wiecie. To akurat wiecie. A, bo my tu mamy jeszcze jakiś inny. Czekajcie, czekajcie. Tu ja nie spieprzyłem? Nie, chyba nie. Dobrze. I teraz tak. Kurczę. To jest jakieś tam mydło w płynie. To tam nie wiem, czy jest płyn do naczyń. To już w sumie, czy to ważne? Może sobie płyn do naczyń stać i obok szamponu. No, to już jest takie istotne, moi drodzy. Chyba nie. I zobaczcie, na wszystkie nowe rzeczy z chemii nam miejsca w ten oto chytry, tajny sposób starczy. Ja oczywiście pierwszy raz zamawiam to sam, bo chcę poczuć frajdę, że sam to wstawiłem na półki. Ale myślę, że w następnym odcinku będziemy jakoś tam planowali, chociaż ja pewnie znając życie, część rzeczy zrobię poza odcinkiem, bo wiecie, że moje planowanie zazwyczaj jak najbardziej wychodzi mi ono dobrze, jak sami widzicie, tylko ja to muszę robić ze spokojem. A jak się gdzieś tam spieszę, żeby też odcinek nie trwał zbyt długo, no to później to ma odwrotny efekt, także bez sensu. Dobrze, no to sobie może stać, dział chemii jest spoko. I zaraz zobaczymy, co tam w tych dużych kartonach przyjechało. Czy tu jeszcze coś? Nie, to jest pusty karton. I teraz zobaczmy, co jest w tych dużych. Chyba wszystkie produkty zamówiłem, zaraz się przekonamy. Co to jest? To jest, aha, coś takie jakieś kokolino. Nie wiem, czemu mi się taka nazwa skojarzyła. Chyba był taki kiedyś płyn do płukania. No to butelkami pasuje, przecież koło WC-ta nie będziemy tego wrzucać, ale teraz bym się zastanowił, czy te zielone płyny też do płukania. Aha, bo ten regał tu jest trochę wstawiony w te. Ale to działa, słuchajcie. To jest akurat wyjątek, gdzie nadużyłem trochę tego moda, bo jak wiecie, wkurzały mnie strasznie te egzymsy wszelkiego rodzaju, tak? I jakoś powiem wam szczerze, że to działa, klienci odnajdują, więc nie wiem, czy przypadkiem tego różowego nie wstawimy obok, ale na razie wiecie co, na razie sobie może zróbmy to na tej zasadzie, że zrobimy test. Zobaczymy, co to było jeszcze tamto jedno. Bo tu jeszcze jedna taka duża rzecz była. A, to są tabletki do zmywarki takie. W dużym kartonie to one pewnie będą duże. No, to nie można na półkę pięć. No dobra, to wiecie co, tu wyjścia nie mamy za dużego. No, tak myślałem, że na regał czteropółkowy musimy to wstawić, bo pewnie na pięcio by było kijowo. Dobra, no. Słuchajcie, no nie będziemy tutaj morałów żadnych prawić. Musimy się cieszyć z nowości. Fajnie, powiem wam, fajnie. Jeszcze jakieś by chemie doszły, to śmiało zobaczcie, miejsce na to jest. O, mam oczywiście już wyłączonego moda, widzowie, na More Customers, bo tak jak mówię, robić akcje raz na jakiś czas to spoko, natomiast na dłuższą metę to
To nie ma to sensu. Mam nadzieję, że to będzie nam działać, bo ja go przeniosłem w ogóle do folderu jednego, więc... Aha, bo ja zakładałem 5 półek. No dobra, to już to niech tu sobie leży. Trudno. O! Zaczęły się kartony przewracać. To zaktualizowali to, ewidentnie, słuchajcie. Aha, bo tu jest coś przecież. Ja pierdziele. Ej, a czekajcie, bo ja tu regał jakiś wystawiałem. Tam było coś na tym regale, czy nie? Co to tu jest? Czekajcie, bo się teraz zawiesiłem. Aha, czy to nie jest, widzowie, tak kolorowo, bo tu jeszcze mamy regał z jaja level. O cholera. No to jaja level możemy tylko wstawić wtedy, słuchajcie, tutaj. Tak średnio pasuje obok tych płynów, no jedynie... Znaczy to jest jakiś rodzaj tego też do, przecież do pukania, nie? Te jaja level, przecież coś w tym stylu. Tylko to by trzeba teraz ręcznie, bo my tego regału tu nie wstawimy. Zobaczcie, to trzeba ręcznie to przedstawić. Karton pusty mi dajcie. Kurde, Yuken, co ty chłopie robisz? Zamotany jesteś jak paczka dropsów. To jest pełne. Ja pierdzielę, nie ma pustego kartonu. A gdzieś tu był pusty karton? Ja pierdzielę. Dobra, trzeba będzie coś, słuchajcie, wypakować, bo... Dobra, to te tabletki do zmywarki. Oby te jaja level w to weszło, nie? Skacze sobie gościu po zamrażarkach, po wszystkim. Ja nie wiem, co to za właściciel sklepu, słuchajcie. Nic nie szanuje. Skacze wszędzie jak taka koza, kurde, dorodna, młoda. No i nie wejdzie. No i tyle, widzicie, widzowie, z mojego przestawiania, no. No i tyle. To na pewno już mamy na full. Nie wiem, po co ja to w ogóle zamówiłem. Ajajajajaj. Nie przestawię tego jaja level. Ono jak najbardziej, słuchajcie, mogłoby sobie tutaj stać. Aha, bo to jest ten, dobra. Ono mogłoby sobie tutaj stać i wtedy mamy zapełnione... Jeszcze na jeden regał, w razie czego na coś z chemii będzie. A papierów tu nie będę wstawiał, pierdziele, papiery. Sorry, myślę, że tak jak tutaj są z brzegu, to jest ok, nie ma co tutaj. Moi drodzy filozofii prawić. No dobra, no i mamy problem, Houston, bo... Kurde, jaja level, gdzie to postawić teraz? Chciałem przestawić ten regał, chciałem schować. Nie może ten regał tu nigdzie stać. Tu nie ma miejsca, moi drodzy. Jest pełen karton. Kurde, Yuken, coś ty chłopie nawywijał. Tu na pewno nic nie wejdzie? Tu mamy jakiś karton, ale jaja level w to nie wejdzie na pewno. Dobra, czekajcie, skorzystamy z naszego magicznego sprzętu typu skaner. Tylko zobaczmy, czy mamy komputer włączony. Mamy, dobrze. Może się znajdzie jakiś karton zaraz. Czekajcie, czekajcie. Czyli tak. Raz, dwa. Bo dwie półki. Tu nie zamawiamy. Tu nie zamawiamy. Tu też nie. Tu jedno. Tu wszystko jest. Mówię o nowościach w tej chwili. Tu dwie półki. I tu jedna półka. No i to wszystko. I nowości będą. Dobra, to można zobaczyć. Jestem ciekaw, moi drodzy. Bo... Mówiłem wam o tym, że nie bez powodu wam powiedziałem o tym, że przecież nie mam tego moda włączonego na More Customers, bo chciałbym zobaczyć, jak właśnie bez tego moda, tak, jaki my tu teraz, no wy bałaganiarze, kurde ludzie, ogarnijcie się, magazyniery jedne, stoją, a kartony porozrzucane. Bo jestem ciekaw, jaki zrobimy obrót dzienny, tak? Kiedy nie będzie tego moda, no bo na modzie, jak widzieliście, no to nie siłą rzeczy, no ten obrót był razy dwa, no to tak troszeczkę, wiecie, no dla mnie nie fajnie. Jako jednorazowa akcja to spoko, ale na dłuższą metę to nie fajnie. A więc bardzo się zastanawiam, jak by to było, moi drodzy, jak to będzie, no przekonamy zaraz oczywiście, jak to będzie, kiedy teraz mamy nowe produkty, czy po pierwsze... Jakaś kwota zamówienia będzie mocno wyższa niż no to miało miejsce. No i czy cały obrót, znaczy cały obrót na pewno nie będzie wyższy od tego, co było na More Customers, ale jestem ciekaw, czy 6 tysięcy na przykład byłby to obrót, czy 7 tysięcy, bo normalnie chyba 5 coś. A szczerze już nie pamiętam. Drodzy, jak tam to było z tymi obrotami. Wiecie co, no chyba, żeby wyprzedać to jaja level, w sensie przestawić, to jedyną opcją jest je zamówić.
na razie ten regał spakować i po prostu to jaja level tam wstawić, no bo ten regał na razie spakować w karton i tyle. Ja, słuchajcie, lepszej opcji nie widzę, bo jak widzicie, nie mamy kartona, który chętnie by nam to przyjął do przestawienia, więc jedyna opcja, jak dla mnie, to po prostu wstawić te jaja level ręcznie, a karton tamten, który tam się wala, znaczy ten regał wstawić karton, gdzieś go z boku postawić. I to jest, moi drodzy, jedyne sensowne tutaj rozwiązanie. Lepszego nie znam, bo stać nas na to, żeby trochę mieć więcej towaru. Zawsze jak zdejmę później, to się przestawi. Wiecie, to będzie takie tymczasowe zamrożenie towaru. No, to nie zginie, no, to się nie przeterminuje, to wiecie. To nie są takie sprawy jak jedzenie, to tam jakiś konkretny tutaj jest wybielacz, czy diabli wiedzą co. Także od razu do pudła, słuchajcie, i tu niech sobie regał stoi. Obym przez... Nie no, regału raczej co jak co, ale widzę, że jest regał narysowany, więc regału przez pomyłkę z pewnością, moi drodzy, nie wyrzucę. Także tutaj można teraz... Te jaja level nawet nie wiem, czy nie były na magazynie. O, są na magazynie. To nie zamawiamy, to ja chętnie, słuchajcie, to zużyję. Bo jeszcze nie wiem, jak będę to planował. Nie wiem, tu go wstawimy i sru. No i co jest? Aha, jeden w kartonie był. No zajebiście, fajnie, że... Fajnie, słuchajcie, że przeczytałem. Przecież to wszystko jest na etykiecie napisane. No naprawdę trzeba być głąbem. Aha, dobra, wstawiłem i teraz gościu idzie uzupełnić. Super. Jeżeli tak się mamy bawić, to ja wstawię na każdą półkę z widzowie po jednej. Słuchajcie, na każdą półkę po jednym wstawię i niech ten gagatek za mnie uzupełnia. Patrzcie. A patrz, ale też uzupełniło drugiego. O, widzicie? Na każdą półkę. Dobra, tak już mam karton w ręce, to już sam uzupełnię resztę. Teraz, a, i zobaczcie, teraz bym mógł, mając ten karton... Ale jestem kombinator, ja pierdzielę. Ciekawe, czy stąd by klienci kupowali. Możemy zostawić, widzowie, ten regał dla Beki tu przed sklepem, wiecie? Możemy ten regał przed sklepem dla Beki zostawić, ale to tylko raczej humorystycznym akcentem i to, że mi się udało oczywiście ten regał tam wstawić, to tylko, moi drodzy, dlatego, że... A dobra, nie chce mi się latać z tym kartonem, niech stoi. Tu, słuchajcie, tylko dlatego ten regał tu stoi, że mam tego moda. No oczywiście jestem przeciwny jak najbardziej stosowaniu takich metod, ale jakby ktoś chciał sklep na zewnątrz powiększyć, zrobić sprzedaż jakichś warzywek na lato, to dzięki temu można zrobić. Zobaczymy, czy to będzie działało, czy będą używali tego regału. Ceny, jak widzicie, nie musimy się martwić. O ceny, moi drodzy, kompletnie nie musimy się martwić, bo ceny mamy. Dzięki naszemu automatowi. Ale książek nie kupiłem, ale siara, widzowie. No ja wiedziałem, że o czymś zapomniałem, widzicie? Będą ludzie niezadowoleni, to chociaż pokupimy te parę książek, szybko je poudostępniamy, chciałem powiedzieć. Ale swoją drogą, ty, widzu, możesz udostępnić live'a, jeśli ci się podoba. Znaczy live'a i odcinek. Widzicie, tak się zapędziłem z licencjami, słuchajcie, że tak się zapędziłem, że zapomniałem. No dobra, książki to powiedzmy karma dla kota. Kurde, wiecie co, to ja mogę to tymczasowo na razie. Ja pierdzielę, to nie takie proste wszystko, widzowie. Gdzie to powrzucać, nie? Ja jeszcze nie zastanawiałem, gdzie karmę. Niepotrzebnie ten sklep otworzyłem. Tak się, słuchajcie, pospieszyłem. Tak się pospieszyłem. Dobra, jedna karma dla kota jest. Teraz dla psa, żeby była sprawiedliwa. Nie, to też jest dla kota. Podróba kitiketa, pitpak. Nie, to tam... A to dwa dla kota są. A czemu dla psa jest jedno? To niesprawiedliwe. Dzisiaj już ktoś czegoś nie mógł znaleźć. Już książki ktoś chciał. Zaraz się wkurzę i wstawię na ten regał, widzowie. A to już było też chyba. I wstawię, słuchajcie, na ten regał, co przed tym stoi, przed sklepem. No to co, książki naprzeciwko karmy, no ludzie, no co ja mogę, no. Mówię, według mnie totalnie bez sensu książka w moim markecie, no ale jak już... Jak już tak chcą, to... Tam klienci już niezadowoleni, że książek nie znaleźli. Za dużo zresztą tych książek, jak widać, na regał nie wchodzi. Ale książki chyba aż tak nie wymiotą, nie, moi drodzy? W sensie nie, żebym z ludzi robił tutaj głupków czy coś, ale...
Nie oszukujmy się, to tak jak w świecie realnym, no przykre, ale prawdziwe alkohole lepiej schodzą niż książki, no. A poza tym w Empiku to jeszcze rozumiem książki, a u mnie to tak średniawo. No ale nic, poustawiamy. Na razie te książki tymczasowo, ja to później poprzestawiam. Nie wiem jeszcze, gdzie książki będą stały, widzowie. Naprawdę nie wiem. Bo kurde, nie wiem, no. Teraz robię to znowu, widzicie, w pośpiechu, bo zapomniałem o tym całkowicie i tylko wstawiam te nowości, żeby były. Klientów mamy nawet sporo, widzowie, trzeba przyznać. Ale przysięgam wam z ręką na sercu, nie mamy moda. Nie mamy moda na większą liczbę klientów, absolutnie. Wiecie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Samego siebie bym nie oszukiwał. Znacie moją ambicję, moje podejście. Więc siebie bym nie oszukiwał. Chyba, że będzie dziwnym trafem obrót powyżej 10 tysięcy, to będę w stanie uwierzyć, że ten mod mi jeszcze jakoś działa, ale ja go przeniosłem, zupełnie wywaliłem z folderu mod, więc on nie ma prawa działać. Jeśli będzie działał, to najwyżej jeszcze dniówkę zrobimy bez tego moda, ja go całkowicie do kosza wyrzucę, tylko nie chciałem, wiecie, go całkowicie wywalać, bo stwierdziłem, że może mi się przydać kiedyś na jakąś jeszcze akcję zorganizowaną, pod odcinek w sensie, jakąś promocję. Bo okazjonalnie jak najbardziej uważam, że ten mod jest spoko, ale tak, żeby go stosować zbyt często, to niezbyt fajny. No i co? No tutaj jest już ktoś karmy dla kota. Widzę, o, już pokupowali karmy dla kota. Czemu to takie tanie? Niech to droższe będzie, miał, miał. Żebym ja też miał pieniądze. Kot będzie miał karmę, będzie robił miał, miał, a ja będę miał pieniądze. O. Matka i dziecko, dobra. Ale jest, kurde, tych książek. Cały dział czytelniczy w sumie powinien być. Tak trochę kijowo, naprzeciwko działu dla zwierząt, tutaj książki, no ale to już tak ciężko jest, powiem wam. Przecież to się nie gryzie, dlaczego? Tak z drugiej strony. Książki i karma się nie gryzą ze sobą, no bo to wiecie, to jest chyba to. O, już ktoś kupił dwie książki. Kurde, już kupują książki, widzowie. Szkoda, że nie mogę być na kasie i widzieć, jaka jest sprzedaż. Ale nie bójcie, żaby. Mnie usatysfakcjonuje na tej dniówce chociaż widzieć, ile jest obrotu. To już mnie usatysfakcjonuje. Ja to muszę wstawić, bo przez własną głupotę... I tak jest nieraz, nie? Tak, widzowie, jest nieraz. A, tu jest dla psa, dobra. Otworzę sklep, a potem się orientuję, że coś kurde, poszło nie tak. Dobra, to obok chleba nie będziemy karmy stawiali. Tu znowu widzę regał nie za bardzo do tego dostosowany. Kurde, dobra, ale to jest tak, powiem wam, widzowie, że to jest tak zamaskowane, że pierdziele, niech sobie stoi ta karma. Wiecie? Pierdziele, niech sobie ta karma stoi. Jest zamaskowane, no. Flaszki brzydko wyglądały, ale nie będę, wiecie, pod każdy produkt. Jak nie ma... Halo, pani szanowna, wstawiłem na półkę karmę dla psa. Czy pani ślepa? Nie widzi pani? Okulary proponuję, okuliste. Nie widzi kobita, kurde, że ma karmę, no. Aha, to by było na tyle, no dobra. Jak nie możecie znaleźć? No przecież do... Ludzie, kochani, a może nie wstawiłem? Nie będę ich wyzywał, słuchajcie, może nie wstawiłem, ale... Co za niezadowoleni klienci. No masa będzie klientów dzisiaj niezadowolonych, słuchajcie. Widzicie? I to jest mój argument, dlaczego czas biegnie zbyt szybko. Że według mnie w tym samym czasie, w którym ja chociażby uzupełniam ten towar, no żeby minęła cała dniówka, to jest takie, no... Dla mnie, tak jak mówiłem, ten czas powinien o połowę... wolniej płynąć, żeby móc to chociaż samemu sobie ustawić, tak? Tak jak kto chce. Zobaczcie, już za oknem jest ciemno. Już jest lipa. Nie wiem, jakie obroty, nie patrzę, ile kasy przybyło, nawet nie umiem policzyć, bo nie pamiętam, jaką mieliśmy, jaki mieliśmy, że tak powiem, saldo, zaczynając dzień. Ale... Widzicie, za dużo zamówiłem. Kurde, się zamotałem. Ale i tak czekamy, aż wszyscy klienci wszystko wykupią. No dobra, następna dniówka będzie lepsza, w sensie zadowolenia klientów, tak? No coś kupują te książki, nie można powiedzieć, że nie, no.
Bo dopiero co ustawiam, a oni już kupują, nie? Co nie zmienia faktu, że ten dział mi się naprawdę tak jakoś nie podoba. I uważam, że... Zupełnie wiele innych produktów mogliby dać, a co z drugiej strony, ta książka nie przeszła przez regał, nie? Wiele innych produktów mogli dać zamiast tych książek. Bo na nasz market mi to po prostu nie pasuje, ja tego w żaden sposób nie czuję, nie? To jest, wiecie, takie... Aha, ABC faktycznie ktoś nie znalazł. No zobaczcie, ile książek, ja pierdzielę. Ja pamiętam, że jak byłem w zerówce, to była taka książka, zresztą stara, bo to jeszcze po babci, po dziadku. Ale to każdy miał taką książkę, ona się nazywała, a właśnie a propos ABC, bo się nazywało Elementarz. Nie, już nie pamiętam, co tam było. Pewnie jakieś obrazki z tekstami, żeby dzieci się uczyły właśnie chyba pisać, czytać. Coś takiego było. Tak mi się skojarzyło z tym ABC. No, moi drodzy, no, to chyba mamy wszystko. Nie wiem, po co tyle tej karmy pozamawiałem, ale spoko. Jeszcze klienci chodzą. No to jak chodzą, to jeszcze dniówkę zrobimy, bo ja tu chcę wiedzieć, jak to tutaj wyszło. A jak te nowe chemiczne rzeczy? Średnio bym powiedział. Błe, tylko jeden się sprzedał, widzowie. Wiecie co? To po co ja tu tak się spieszyłem i to ustawiałem, jak tak mało kupują? Człowiek dla tych klientów nowości posprowadzał, oni nie chcą kupować. No co za gagatki jedne, nie? To niesprawiedliwe, widzowie. To po co ja się staram? Gdzieś jakiś karton jeszcze leżał, a to z tym. O, już też zrobimy porządek, niech będzie, mam nadzieję... O, te się sprzedały chociaż, dobra. Może reklama musi, słuchajcie, pójść na miasto, że Yuken, stonka Yukena wprowadziła nowości. Dobrze, moi drodzy, to dzisiaj będziemy sobie tak to sprawdzali. Nie, nie zrobimy tego magazynu, ale zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Nie dawałem też oczywiście tu za dużo świateł, tak stwierdziłem, że tyle wystarczy. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj sobie właśnie skupimy się na nowościach, a planowanie magazynu na następny odcinek. Dobra, jeszcze jedną dniówkę sobie przelecimy, bo ja bym chciał zobaczyć, jakie są obroty. Uwaga, czy jesteście gotowi? Słuchajcie, klientów, czyli połowę mamy mniej, czyli mod nie działał. Tu mamy pewność, że mod nie działał, bo mod dawał dwa razy więcej klientów. 6000 obrotu, widzowie, 6000 obrotu, czyli według mnie z nowymi produktami nam obroty wzrosły o... Chyba koło tysiąca, ale nie chcę tutaj... Zobaczcie, widzicie, jak wymietli papiery toaletowe? Jakby ktoś się dziwił, czemu musi być cały przynajmniej regał na papiery? No właśnie dlatego, widzowie. Właśnie, widzowie, dlatego. Dobra, niech chłopy uzupełniają. Na razie nie zatrudniam kolejnego magazyniera, bo... Powiem wam szczerze, nie widzę sensu w tym. W sensie, że no, jak już będą nowe produkty na magazynie... To będzie to miało sens, a teraz to nie ma żadnego sensu. Skoro, słuchajcie, te książki tak kupują, tylko trzeba komputer otworzyć. Tam jest otwarte, to dobra. Skoro te książki tak kupują, ale tanie te książki, 11. Nie wiem, po to coś tam im domówmy, no nie mówię, żeby cała, ale i tak w sumie nie mam wyboru, powiem wam szczerze i... Chyba najlepiej, co mogę zrobić, to... tak jakby cały regał wtedy... No, czyli tu będzie i tak cały taki dział na książki. Tu niech będzie na karmę dla zwierząt. Tam gdzieś widziałem, jeszcze mi jakaś chemia przez oczy przemknęła, ale to, jeżeli tu byśmy chcieli, to tylko mamy jedną półkę w zasadzie. Już nic więcej wolnego, widzowie, nie mamy. Także dział na chemię nam się będzie kończył. I pod warunkiem, że papiery są... Znaczy wiecie, można jeszcze by zrobić to tak, moi drodzy. Może bym to zrobił, że te papiery dać naprzeciw... A nie, nie można by, bo to jest inny rodzaj półki. Kudźwa. Tak sobie pomyślałem, papiery naprzeciwko książek, no ale to by można ewentualnie zamienić. Keczup wtedy bardziej tam pasuje. Dobra, na razie nie będę tak się bawił. Bo wtedy tu by były książki, a tu by były papiery. I to by pasowało tak bardziej. Ale to już wiecie co, jest taki detal, taki szczegół, że ja nie wiem, moi drodzy, czy to jest sens już takie detale się czepiać. Dobra, słuchajcie, ja oczywiście kram otwieram. Kram otwieram. To niech mi tu wykupią. Nie wiem, czy ktoś kupował, czy za darmo sobie brali, jak regał stoi na zewnątrz. Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy.
Jeżeli książki kupują, to pewnie będę chciał je też wstawić na magazyn do naszych pracowników, ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy jak tam licencja kolejna wchodzi, muszę zobaczyć, bo tak się zastanawiam teraz, że już nie mamy tych licencji tak naprawdę wiele, nam już wiele nam nie pozostało, tak, do kupienia. I w ogóle zobaczmy, mamy 61 tysięcy kasy po tej dniówce. Zobaczcie, widzowie, tak jakby naprawdę w końcu czuć te pieniądze, nie? Że nie musimy jakoś się tam na razie zapożyczać i faktycznie czuć, że ta kasa gdzieś zaczęła zostawać, nie? No bo jak wiecie, jest no wiadomo, że mamy towar do zakupu i to jest oczywiste, że te pieniądze nie leżą na ulicy, bo mamy mało towaru na magazynie, ale zobaczcie, to widać, że gdzieś tam na siebie to fajnie zarabia, że ta metoda, którą wybrałem, jest naprawdę... Widać, że to daje efekt, dlatego zobaczcie, ja nie przeinwestowałem, tak jak dużo ludzi błędy popełnia, nie? Że już zaraz, kurczę, nie wiadomo ilu magazynierów. Zobaczcie, jak tak byście w tą serię się wgłębili, to byście to widzieliście, nie? Jak to robiłem, że zanim... W ogóle na magazyn, na kasjera to wiadomo, że zatrudniałem, tak? Żeby po prostu ludzi obsłużyć, ale... Ale zobaczcie, zanim w ogóle pierwszego magazyniera, w ogóle zanim magazyn kupiłem, ile czasu minęło. Ile razy mówiłem, że ten magazyn się nie opłaca, bo faktycznie tamten magazyn na początkowym, słuchajcie, etapie w supermarkecie nie masz sensu tego, ten magazyn ci nic nie daje. On jest tak mały, jeszcze pracownicy, pamiętajcie, że to są koszta, gdzie ty tych obrotów nie robisz dużych. U mnie to jakby już się opłaca, bo... Też wiecie, jak ja robię 6 tysięcy obrotów, a i tak mam ponad 10% opłat, typu tam to nie są chyba nawet podatki, to są... tam jest wynajem, czy coś tam jeszcze. Nie wiem, jak to z pracownikami wygląda, czy to jest w tych rachunkach, czy jeszcze gdzieś indziej wychodzi koszt pracownika. Jestem ciekaw tego, moi drodzy, bardzo mocno. Dobra, powstawiałem książki, niech kupują, słuchajcie. No. Niech kupują, czyli tak w sumie można by powiedzieć, moi drodzy, że dzisiejszy odcinek to tak o wszystkim i o niczym. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jak widzicie, no czasem... Jest dużo rzeczy organizacyjnych, które gdzieś tam w sklepie trzeba robić. Nie musi być jakiś jeden konkretny temat. My tu dziś robiliśmy dużo takich rzeczy. No wszystko właściwie pod te licencje, tak? Wokół tych licencji się kręciło. Ale gdzieś to są rzeczy, które się tam wiążą, nie? Do tego dochodzi właśnie ten magazyn. Zobaczcie, że nawet nie mówię o rozbudowie kolejnej, jeśli chodzi na razie o ten... Ale możemy zajrzeć, słuchajcie, do komputera. Możemy do komputera zajrzeć i zobaczyć. Chyba wszystkie tu już rzeczy pokupowałem. Zobaczmy. Zarządzanie. No najbliższa licencja to tak szybko nam nie grozi, więc o to się na szczęście nie musimy martwić. Aczkolwiek nie mówię, żebym się martwił. Ale to ta licencja już tania nie będzie. Natomiast... No, moje ulubione rachunki. No zobaczcie. Sekcje byśmy mogli kupić, aż nawet... Tylko nawet kasy nie mamy. Ale to jest tylko jedna sekcja, więc ja... Jakby może kupię te trzy sekcje, słuchajcie, jak będę miał nadwyżkę kasy, to może kupię te trzy sekcje, żeby się trochę rozbudować, natomiast powiem wam tak. W pierwszej kolejności to ja i tak chcę zatowarować ten magazyn, żeby po full korek było towaru. Jeśli będziemy mieli po full korek towaru na magazynie, tak, to wtedy możemy sobie robić szaleństwa typu, że rozbudowujemy obszar. Bo zobaczcie, dopóki nam starcza miejsca na półkach i my te miejsce mamy, no to tak szczerze, po jakiego grzyba my mamy tutaj teraz jakby kupować jakiś kwadracik? No po co? No co nam da ten kwadracik? No powiedzcie szczerze, co nam to da, że kupimy kwadracik jakiś 4x4, gdzie miejsca na razie jest dosyć. Ja już mniej więcej widzę teraz, tak moimi oczyma wyobraźni, może jestem jeszcze w błędzie, ale widzę, patrząc na te licencje i niewiele tych licencji, ile ich zostało, to moi drodzy, wydaje mi się, że, ale to na razie mi się tylko wydaje, że jakbyśmy te wszystkie full kwadraciki mieli kupione i przypuszczam, że będzie to rządek z jednej strony, rządek z drugiej,
czyli tak jakby, tak mi się wydaje, że tak będzie to ta rozbudowa wyglądała. To wtedy możemy, spokojnie, ja się nie martwię o to, że nam, o miejsce się nie martwię, miejsca nam starczy. Patrząc, ile nowych produktów dojdzie po tych nowych licencjach, o to się nie martwię w ogóle. Więc wniosek, moi drodzy, jest bardzo prosty. Morał z tego jest już znany i przez wszystkich rozumiany. Słuchajcie, bardzo prosty morał. Bardzo prosty. Że starczy nam miejsca. I wtedy będziemy mogli dać troszkę na samym końcu właśnie. I to chyba w takiej kolejności trzeba. Bo... A ten co? On tam. Nie mógł sushi znaleźć, ale numer. Musiało się skończyć na magazynie. No trudno. Że słuchajcie, tutaj będziemy mogli troszeczkę... Będziemy mogli troszkę też tej przestrzeni dać, nie? Tak jakoś te kasy, wiecie, takiego oddechu troszkę tutaj zmienić, może coś. Jeszcze nie wiem na jakim etapie i jak. Gdzie te kasy, jak to tutaj miałoby wyglądać. No to, o to mnie teraz nie pytajcie, ale... Tej przestrzeni tu damy, no bo po prostu będzie, wiecie... Jakiś projekt tego, nie? Ja to sobie dokładnie przemyślę, ale no to wiecie, na razie nie myślę o rozbudowie. Na razie mój plan jest taki, żeby trzepać kapuchę. To już zostaniemy do końca tego dniówki, bo pokażę wam, jak wyszła druga dniówka. I żeby trzepać po prostu kapuchę, mieć na te licencje, no ale teraz to zanim kolejna licencja, to jeszcze troszkę czasu zajmie. Choć powiem wam szczerze, że bez używania, zobaczcie, modu, moda Mall Customers, tak? To my bez problemu robimy i fajny obrót, jeśli chodzi o kasę i wymiatają nam towar. I ten exp, jak widzę, jeśli chodzi o levelowanie tego sklepu, też dosyć fajnie idzie. Także myślę, że to tutaj już teraz pójdzie dosyć szybko. Nie spodziewam się, że nie. Tylko będę musiał przypilnować magazynu. I tak się zastanowię... Żeby dosłownie kilka produktów dać sobie do uzupełniania, a reszta, no nie wiem, te kawy, które tak schodzą, ja już czasem nie nadążam, czy tam te keczupy, majonezy, żeby to wszystko, słuchajcie, pracownicy uzupełniali, czy tam nawet te chipsy, albo niech te piwa, bo też one, słuchajcie, a niech, wiecie co, już się zastanawiam, czy to już nie jest ten moment, że ja powinienem być dobrym właścicielem sklepu, po prostu pilnować, żeby zamawiać na magazyn, przesiedzieć nawet dwa odcinki i... Dobrze ten magazyn ogarnąć, a wszystko by pracownicy robili za mnie, bo no ten to widać, że wygląda na takiego, co wódkę lubi, no widać, proszę pana. Pewnie pójdzie pan na budowę i sobie pan flaszkę trzaśnie, nie? Swoją drogą, wiecie, my możemy się śmiać, ja zawsze to jako żart traktowałem, ale to jest przerażające, nie? Jak na przykład pani w Żabce opowiadała, że najwięcej ludzi, którzy... Najwięcej wódki, kiedy ludzie kupują, to jest godzina 6 rano, kiedy ona Żabkę otwiera. I to już wiele razy słyszałem takie coś. 6 rano, Żabka otwarta, przychodzą ludzie różnej, można powiedzieć, grupy społecznej, bo i tacy, co najczęściej tacy, co na budowie pracują, otwierają, setkę sobie wypiją. Co najgorsze, siadają później w samochód. A nie wiem, dla mnie to jest, wiecie co, ja... Ogólnie może wódki nie lubię, bo z natury wódki nie lubię. Lubię whisky, lubię, nie wiem, no to załóżmy, niech będzie piwo, które lubię, ale no nie wyobrażam sobie rano wstać i kudźwa wypić piwa. Nie wiem, dla mnie to jest, słuchajcie, tak przerażające i tak chore. No ale czego się dziwimy, no później tacy ludzie ambicji w sobie nie mają. No. Ich życie, ich sprawa, dopóki kogoś nie skrzywdzą, to tam mnie, to tam wiecie, jak sobie robią tym krzywdę, to jest ich sprawa. Ja bym tak sobie po prostu nie wyobrażał, ale tu wiecie, możemy się śmiać w supermarkecie, tak, że do tutaj alkohole czy coś, no wiadomo, się śmiejemy, ale wiadomo, że to jest biznes, ale powiem wam, że to jest przerażające, nie? Dobra, chyba wszyscy klienci. No nic, jak widzicie, mnie trochę będzie czekało tutaj przemyślenia, znaczy powiem wam tak, przestawiać nic nie będę na sklepie, więc tu w następnym odcinku raczej sobie zrobimy... No mam pewien pomysł też na następny odcinek, bo... O, tutaj... Miałem to ściągnąć? Nie. Bo wiecie co? Też mi taki pomysł przyszedł do głowy, że skoro był odcinek, w którym no, byłem winny grosika, to zrobimy dla odmiany może
odcinek, w którym będę wydawał za dużo i to tak bardzo mocno za dużo. A może zrobi i zobaczymy, jak to wpłynie, czy tam zrobimy odcinek, że będę sobie bekę cisnął z tych, którym będzie trzeba wydawać resztę. Dla tych niesfornych klientów, którzy płacą grubymi za małe zakupy, to będę wydawał w grosikach. Zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. A dzisiaj myślę, że już wszystko, ja tylko pokazuję wam jeszcze zakończenie tego dnia. Drogi widzu, oczywiście tradycyjnie będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Dla lepszych zasięgów, no zobaczcie, tylu samo klientów chyba co dzień wcześniej. 6300 obrotu, czyli zobaczcie, całkiem niezłe te obroty już robimy. I tak jak widzicie, już wam na koniec pokażę. Aż się z wrażenia, moi drodzy, zachłysnąłem, przepraszam. Bo chciałem wam pokazać, ale ja już wiem, czym to się skończy. Patrzcie, tu jest pusto i nie potrzebujecie moda, naprawdę, moi drodzy. Nie potrzebujecie moda More Customers. To oczywiście są regały, które ja sam uzupełniałem, dlatego są takie puste, tak? Bo ich nie uzupełniłem. Ale nie potrzebujecie tego moda, naprawdę. To samo z siebie się sprzedaje. Mod More Customers jest fajny, tak jak mówiłem, będę powtarzać. Na takiego rodzaju... Oj, tu trzeba nawet papier, zobaczcie, domówić. Na takiego rodzaju jednorazowe akcje. Ja nie mówię, że go jeszcze nigdy więcej go nie zastosuję, bo pewnie jeszcze jakiś odcinek się pojawi z tym modem, którym on nam pomoże, wiecie, pod odcinek coś zrobić. Natomiast tak jak widzicie, ja już bym nawet nie czuł z tego frajdy. Gdybym teraz miał zapełnić magazyn, pracownicy by uzupełniali półki, a ja bym sobie włączył moda More Customers. No to powiedzcie, moi drodzy, jaka to jest frajda z prowadzenia sklepu? No według mnie całkowicie żadna. Także dlatego też nie polecam, bo to, wiecie, psuje zabawę. A zobaczcie, ja tu tak się trochę muszę napocić, żeby ten towar wysprzedać, żeby było pusto, żeby mógł na nowo to wszystko jakoś poukładać, nie? Bo ja to chcę wszystko, słuchajcie, na nowo poukładać. Jeszcze nie wiem jak, bo to też trochę myślenia będzie mnie tutaj kosztowało. Gdzie wiecie, że ja lubię rozmyślać, rozkminiać, wiecie, kombinować, uwielbiam, jara mnie to i kręci, ale... No ale cóż, no tutaj będzie trzeba to jakoś już tak bardziej konkretnie, bo ja dużo rzeczy też robię, słuchajcie, na spontanie, a... No to są rzeczy, których raczej na spontanie się zrobić nie da. Zobaczcie, cały czas tutaj coś ściągam, jakąś etykietkę. Bo w ten sposób sobie tak jakby oznaczam, że regał już się pusty robi, nie? Żeby czasem przez przypadek, też jest drugi powód, dla którego ściągam te etykiety, chyba najważniejszy, tak naprawdę ten powód jest. Etykiety, kochani, ściągam dlatego, że jeżeli bym coś przeoczył, coś nie zauważył, a później bym zamawiał towar, to ten towar wyląduje na tych półkach, gdzie były etykiety. No to rozumiecie, że no jak, na czym by, jaki sens by był mojego przemeblowania, tak, układania na nowo, jeśli znowu by mi tu towar wylądował. Dlatego właśnie zawsze tak chodzę co jakiś czas i sobie, zobaczcie, patrzę, jak jest zero, to nagle tą etykietę ściągam i wtedy już ten produkt nam tutaj nie wyląduje. A jak to będę robił, żeby sobie oznaczać później? No zobaczycie może w następnym odcinku, jak właśnie się tym magazynem dogłębnie zajmiemy. Ale myślę, że tu jeszcze jedną dniówkę przelecę, żeby już tak naprawdę ten towar z magazynu wymieść. Że pewnie znowu, no dniówkę, po dniówce to raczej nie będę miał 100 tysięcy, ale... Ja teraz jakby widzicie na kasę nie patrzę, bo tylko patrzę, żeby ta kasa, którą mamy nam na zatowarowanie magazynu po full korek starczyła i myślę, że starczy. Dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy kochani. Do następnego. Trzymaj się, cześć.